Jezus jest moim Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Wychodź do końca. Wychodź do końca. Wychodź do końca. Wychodź. Wychodź do końca. Wychodź. Wolność. Pełna wolność. Pełna wolność. Wychodź do końca. Wychodź. Wychodź. Puszczaj ją. Puszczaj ją. Puszczaj ją. Puszczaj ją. Witajcie przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec i nagrywam ten materiał, żeby pokazać Wam, co miało miejsce podczas uwolnienia jednej osoby. Chcę, żeby to wideo stało się materiałem edukacyjnym dla kościołów, dla chrześcijan, dla ludzi narodzonych na nowo, dlatego że to wideo pokazuje bardzo jasno, jak wygląda walka duchowa. I jaki? Usuń się do końca. Usuwasz się teraz. Wychodź z niej. Wychodź z niej. Okej. Szakara, babara, karasa, sikira. Czy ja to nie mogę powiedzieć? Możesz powiedzieć. Teraz mów. Teraz mów. Jest wolność teraz. Szakara, babara, końca. Wolność. 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 Całkowita wolność. Całkowita wolność. Całkowita wolność. Przedstawię Wam teraz kawałek historii, która kryje się za tym uwolnieniem. Na tym wideo widzimy kobietę. Jest to kobieta, która miała z nami kontakt już przez parę miesięcy. Przychodziła do naszej wspólnoty kilka razy i głosiliśmy jej Ewangelię, mówiliśmy do niej o Jezusie Chrystusie, mówiliśmy o zastępczej i całkowitej, wystarczającej ofierze Jezusa Chrystusa i o tym, że ona się może narodzić na nowo. I przyszedł taki moment, że ona w swoim sercu uwierzyła. Uwierzyła, że Jezus Chrystus jest realnym, żywym Bogiem, że umarł za jej grzechy. Ale kiedy próbowałam ją poprowadzić w modlitwie grzesznika, to napotkaliśmy pewną barierę. I w związku z tym powstało to wideo. Bariera polegała na tym, że ta osoba, ona nie była w stanie wypowiedzieć słów oddania się pod panowanie Jezusa Chrystusa. Nie ma większego imienia. Jedyne imię, przed którym każde kolano się zegnie. Jezus. Jezus, 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 Yeshua HaMashiach. Pierwsza rzecz. Religia mówi nam, że to jest walka dobra i zła. Nie, kochani, to nie jest walka dobra i zła. To jest walka o władzę. Król królów. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus to król królów, Pan panów. I w tym wideo widzimy, że osoba, która nawet chce podjąć pewną decyzję, jest gotowa, żeby zmienić władzę, żeby wejść pod panowanie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, jako Króla. I ona nie może tego powiedzieć. Ona ma realną wewnętrzną blokadę i nie może tego powiedzieć. Czy ustanawiasz Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem? Obrazuje to wideo, obrazuje ogrom sprzeciwu duchowego i bariery duchowej,
Shikara karasanta karasera. Wychodźcie! Wszelkie legiony, wychodźcie! Ewangelia mówi, że w ludziach pracuje duch buntu i duch sprzeciwu, że to się przejawia w różny sposób. Na przykład jest to obojętność lub niechęć lub niedowiarstwo. I właśnie tutaj mamy świetny obraz tego, jak to pracuje, bo widać bardzo jasno, że osoba jest za zasłoną demoniczną. I kiedy my modlimy się o jej uwolnienie, ona faktycznie zostaje uwolniona z wielu różnych demonów. Z wielu wszystkie legiony, wszystkie legiony, wychodźcie teraz, legiony, wychodźcie teraz, wychodź z niej, wychodź, wychodź do końca, wszystko, wszystko ma wyjść, wszystko co ją do tej pory trzymało, wychodź z niej. Każda demoniczna... Chcę, żeby to wideo stało się pomocą dla jak największej liczby chrześcijan, bo widzimy tutaj również, co jest najważniejsze. Co jest w ewangelizacji najważniejsze? Przyjaciele, najważniejszą rzeczą w ewangelizacji jest głoszenie Ewangelii. Czy przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela? To jest walka o życie i o śmierć. Czy chcesz żyć? Ja sobie zdaję z tego sprawę. To nie pisanie cytatów biblijnych na internecie. To nie bycie jakimś bardzo miłym, i mówienie, i głoszenie, że to przez naszą miłość ludzie się będą nawracać. Nasza miłość jest to po prostu relacyjny jakiś element, który może być zachęcający dla ludzi, ale to Ewangelia jest mocą Bożą. To słowa Ewangelii, kiedy one trafiają na serce człowieka, to mają moc przemienić to serce człowieka. Pełna wolność. Pełna wolność do powiedzenia Jezus jest moim Panem. Jezus Chrystus. Ostatnie Jego słowa nazywają się Jego wielkim posłannictwem. Kiedy Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię. Uwalniajcie. Uwalniajcie ludzi z sił demonicznych. I uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie zmartwych. I tutaj na tym wideo, przyjaciele, bardzo jasno widać, jak wygląda walka duchowa. Jak demony... Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus, Yeshua HaMashiach, Król Królów, Pan Panów. Król Królów, Pan Panów. On jest Panem, a Ty jesteś pokonany. Wychodź. Wychodź! Król królów, Pan panów! Chowa. Jak demony blokują ludzi, jak blokują myślenie, wszystko, jak... Wszystko, co się podnosi przeciwko prawdzie Jezusa Chrystusa, usuń się. Wszystko, co się podnosi przeciwko mnie, jak blokują nawet w tym przypadku osoba była zablokowana i nie mogła wypowiedzieć słów poddania się pod panowanie żywego Jezusa Chrystusa. Mimo, że ona uwierzyła w swoim sercu. Pełna wolność. Pełna. I pokój. Pokój. Pełna wolność. Pełna wolność. Rzekasz się, tak? Okej. Okay. Shika rababa rakarasa. Puszczaj, demonie. Puszczaj teraz. Puszczaj. Puszczaj. Puszczaj do końca. Puszczaj. Tacy ludzie, którzy realnie uwierzyli, są w stanie uwolnić drugą osobę z jarzma, poprzez modlitwę. Wszystko, co teraz cię blokuje, wychodź do końca. Wychodź do końca. Wychodź do końca. Ja ustanawiam wolność, świadomość i wolność teraz do podjęcia decyzji. Świadomość i wolność, usuń się wszystko, co ją blokuje. Jesteś wolna, żeby podjąć decyzję, żeby oddać się w panowanie żywego Jezusa. Związaniami. Jeżeli jesteś osobą religijną, jeżeli uważasz siebie za fajnego, dobrego,
porządnego katolika, ale jeżeli i myślisz, że Ciebie to nie dotyczy, bo jesteś fajnym, porządnym, dobrym katolikiem, chodzisz na mszę, ale ja Ci chcę powiedzieć, że to dotyczy każdą osobę. Każdą osobę, dlatego że jeżeli jesteś taką osobą, która nie poznała osobiście żywego Jezusa Chrystusa, nie uznała Go jako wystarczającą i jedyną ofiarę za Twoje grzechy, że nie musisz już składać żadnych ofiar, nie musisz się starać, nie musisz polegać na swoich uczynkach bądź to swoich rytuałach. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus wykonał wszystko to, co było potrzebne do wykonania zbawienia. Jeżeli tak nie masz, jeżeli nie masz takiego doświadczenia, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś za zasłoną demoniczną i jesteś w takim samym położeniu i w takim samym niebezpieczeństwie, jak ta osoba na tym wideo. I jeżeli... Jezus Chrystus jest Panem! Jezus Chrystus jest Królem! Jezus Chrystus, Mesjasz, Zbawiciel! Wyznaj Go Zbawicielem! Wyznaj Go! Wychodź! Wychodź! Wyjdź z niej! Wyjdź z niej do końca! Wyjdź z niej! Wychodź z niej do końca. Że jeżeli nie spotkałeś się osobiście z żywym Jezusem Chrystusem, jeżeli nie zostałeś wypełniony Duchem Świętym, to jesteś tak w takim samym niebezpieczeństwie jak ta kobieta. Jesteś tak samo oddzielony od żywego Boga i oddzielają cię zasłony demoniczne. Niezależnie od tego, czy chodzisz całe życie do kościoła, niezależnie od tego, czy aktywnie uważasz siebie za aktywnego katolika, ale jeżeli nie wyznałeś i nie przyjąłeś realnego, żywego Jezusa Chrystusa jako jedyną i wystarczającą ofiarę za wszystkie Twoje grzechy, to przyjacielu, chcę Ci powiedzieć, że jesteś za taką samą zasłoną demoniczną jak ta osoba. Bo i zapraszam Cię. Wszystkie legiony! Wszystkie legiony! Wychodźcie teraz! Jeżeli te słowa do Ciebie docierają, jeżeli rozpoznajesz, że nie masz pełnej wolności, że żywy Jezus Chrystus nie jest Twoim jedynym Zbawicielem, że polegasz na sobie, na swoich uczynkach, na swojej sprawiedliwości, na swoich sakramentach, to zachęcam Ciebie do kontaktu z nami i Ty również możesz przeżyć niesamowite narodzenie się na nowo, niesamowite spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem. Ty też możesz to przeżyć, możesz być uwolniony całkowicie i możesz spotkać się z żywym Jezusem Chrystusem. Legiony, wychodźcie! Teraz, wychodźcie! Powiedzieć, że na tym wideo mamy nagrane fantastyczne zwycięstwo. Zwycięstwo Jezusa Chrystusa. I jest to naprawdę piękny moment, kiedy człowiek jest uwolniony i kiedy przyjmuje żywego Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Czy przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela? To jest walka o życie i o śmierć. Czy chcesz żyć? Ja sobie zdaję z tego sprawę. Przyjmujesz Go jako swojego Pana i Zbawiciela? Przyjmuję. Kochani, a jeżeli jesteś osobą narodzoną na nowo, która pragnie głosić Ewangelię, ale nie wiesz, jak uwalniać ludzi, nie wiesz, jak głosić Ewangelię, nie wiesz, jak być skutecznym w swojej rodzinie, w swoim środowisku, nie wiesz, jak głosić, co mówić, jak uwalniać, zachęcam Ciebie do kontaktu z nami. Zachęcam Ciebie do kontaktu z ludźmi z naszej federacji Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii Obóz Boży. Dlaczego? Dlatego, że idzie żniwo i Bóg teraz powołuje swoich wojowników, ludzi przebudzonych, ludzi skutecznych, ludzi, którzy rozumieją, że jest to walka duchowa. To nie jest zabawa w kościół, to nie jest zabawa w medytowanie, tylko to jest realna walka duchowa. I jedyne imię, przed którym każde kolano się zegnie.
Jezus, Jezus, Jezus. I Jezus powołał ludzi, aby właśnie wykonywali to wielkie posłannictwo, czyli wyzwalali ludzi, głosili Ewangelię i wyzwalali ludzi z ręki diabła. Więc jeżeli jesteś taką osobą, która ma takie pragnienie, żeby być skutecznym, żeby realnie zrobić różnicę, skontaktuj się z nami, a pomożemy, pokażemy Ci jak, pomożemy Ci jak być skutecznym, jak uwalniać moc, jak uwalniać ludzi od opresji demonicznej i jak być skutecznym w głoszeniu Ewangelii. Przyjmujesz go? Jest dużo wolności teraz w Twojej twarzy. Przyjmujesz go jako swojego Pana i Zbawiciela? Przyjmuję. Kochani, ta historia ma przepiękny koniec. Niestety ten koniec nie jest nagrany, ale ten koniec był bardzo piękny. Na sam koniec tego wideo ta kobieta pada na kolana i mówi: Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem. A ja kładę na nią rękę i mówię: Duchu Święty, wypełniaj ją teraz. Ta kobieta wstaje, w ogóle jest inna na twarzy, jest inna w oczach i mówi, ona mówi, co to jest? Czuję szczęście, czuję pokój. Na twarzy jest rozpromieniona, w ogóle jedzie do domu, jest cała w skowronkach i mówi, ja takiego szczęścia nigdy nie czułam, czuję piękne szczęście. Przyjacielu, jeżeli pragniesz takiego szczęścia, to to szczęście jest w Jezusie Chrystusie. Ale jest walka, ta walka jest o Twoją duszę, o Twoje zbawienie. I jeżeli czujesz się, że nie możesz się jakoś otworzyć, nie możesz się przebić, to jak najszybciej skontaktuj się z nami, pomożemy Ci przebić się, uwolnimy Cię i uwolnimy namaszczenie, namaszczenie do wolności, abyś mógł realnie się spotkać z żywym Jezusem Chrystusem. A tak jak powiedziałam, jeżeli jesteś osobą, która pragnie być skutecznym, pragnie być prawdziwym, Bożym wojownikiem, jesteś zapalony dla Jezusa Chrystusa, ale nie wiesz jak, to skontaktuj się z nami, a pokażemy Ci, jak być zwycięską armią żywego Jezusa Chrystusa. Człowieku, uwierz dzisiaj mi.